Eugene jest postacią, która występuje zarówno w serialu, jak i w komiksie. Pojawiła się po raz pierwszy w drugiej połowie czwartego sezonu The Walking Dead i w 53. zeszycie komiksu. Eugene na początku apokalipsy miał 35 lat i był nauczycielem nauk ścisłych w liceum. Jak wiele innych osób, które przeżyły, nie był przygotowany na apokalipsę i wierzył, że nie posiada doświadczenia i niezbędnych umiejętności, które pozwolą mu przeżyć w nowym świecie. Jako nauczyciel zdał sobie sprawę, że jego największą umiejętnością jest jego nadwyraz wysoka inteligencja i umiejętność kłamania. Wiedział, że te dwie cechy dobrze się ze sobą łączą. Podczas apokalipsy wykorzystuje swoją zaawansowaną wiedzę ogólną na temat przetrwania, by utrzymać się przy życiu. Jak już wiemy, największym atutem Eugene'a był jego intelekt. Mógł on się wykazać w wielu różnych okazjach, rozwiązując problemy grupy takie jak pomysł na tworzenie własnej amunicji, korzystanie z urządzeń fabrycznych, czy też leczenie ran. Intelekt Eugene'a czyni go potrzebną osobą dla społeczności, dzięki czemu trzymają go z daleka od niebezpieczeństwa. W pierwszych miesiącach po apokalipsie zrozumiał, że jego inteligencja nie wystarczy, by przeżyć, ponieważ sam w sobie był tchórzliwym człowiekiem, który żył ciągle w strachu i nie był na tyle wyszkolony i odważny, by poradzić sobie z czekającym na niego zagrożeniem. Gdy napotkał na swojej drodze grupę Abrahama, zrozumiał, że może przeżyć tylko przy pomocy innych ludzi, którzy będą walczyć za niego. Połączył swój intelekt i znakomitą umiejętność kłamania, by stworzyć realistyczną historię, że jest jednym z 9 rządowych naukowców, którzy wiedzą, czemu rozpętała się apokalipsa i że zna przepis na lekarstwo. Zagwarantował, że jak dostarczą go bezpiecznie do Waszyngtonu, to zagwarantuje im w pierwszej kolejności lekarstwo na zarazę. Tą historią zmanipulował Abrahama, Rositę i innych ocalałych, którzy oddali swoje życie, by utrzymać go przy życiu. Tym samym Eugene przetrwał długi czas w postapokaliptycznym świecie przy niewielkim wysiłku. Po napotkaniu grupy Ricka Eugene zostaje zdemaskowany i wszyscy dowiadują się, że jego historia dotycząca Waszyngtonu to kłamstwo. Abraham, dowiadując się tego, stracił cel swojego życia i postanawia za karę zostawić Eugene'a na pastwę losu. Lecz grupa decyduje się na jego zatrzymanie. Po odnalezieniu Aleksandrii, Eugene stał się przydatny, tworząc rzeczy, które pomagały społeczności, takie jak filtry do wody, baterie elektryczne, czy też projektując budynki i fabryki. Podczas zniszczenia ściany w Aleksandrii, w którym zaatakowało miasto wielka horda zombie, postanawia odmienić swoje życie i bierze czynny udział w oczyszczeniu miasta. Podczas wojny przeciwko Neganowi, Eugene stał się jedną z najważniejszych osób w Aleksandrii. Przy użyciu swojego intelektu był w stanie produkować pociski dla Ricka i innych ocalałych, by użyć ich przeciwko zbawicielom. Nawet po tym, jak zostaje schwytany przez Negana i przesłuchiwany, Eugene wykazał się wielką odwagą i odmówił przekazania informacji na temat swojej grupy, pomimo że jego własne życie było zagrożone. W późniejszym czasie Eugene związał się z Rositą i postanowili wziąć ślub. Rosita wyznaje mu, że jest w ciąży z innym mężczyzną, lecz Eugene się tym nie przejmuje i stwierdza, że będzie wychowywał dziecko jak swoje. Po śmierci Rosity Eugene uświadamia Ricka, że musi wypowiedzieć wojnę szeptaczą. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do lajkowania, subskrybowania i w sekcji komentarzy piszcie, którą postać chcecie w następnym odcinku. Wiem, że wiele z Was czeka na Michonne, Ricka czy też Carla, lecz postanowiłem, że te postacie pojawią się na końcu tej serii. Przez pewny czas nie miałem ochoty nagrywać filmów i zrobiłem sobie krótką przerwę, lecz teraz siły wróciły i mam nadzieję, że stworzycie pod tym filmem dużą aktywność. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, Snapchata i jeśli chcecie wspomóc kanał, to możecie odwiedzić mój profil na Patronite. Wszystkie linki są w opisie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego.